dniu wczorajszym jednostki ochrony przeciwpożarowej miasta Katowice podejmowały łącznie 9 interwencji związanych z intensywnymi opadami atmosferycznymi, w tym 3 pompowania wody z zalanych jezdni i parkingów, 4 pompowania wody z zalanych piwnic w budynkach oraz 2 pompowania wody z zalanych posesji. Najbardziej obciążającym zdarzeniem było zgłoszenie dotyczące zalanego wiaduktu pomiędzy Ikeą a Castoramą około godziny 15:55. Na miejsce zostały wysłane 2 zastępy, w tym 1 zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 1 zastęp Państwowej Straży Pożarnej. Droga S86 na szczęście była przejezdna w obu kierunkach, natomiast ruch pod całym wiaduktem został wstrzymany na czas prowadzenia działań.